Dożynki wojewódzkie to ogromne wydarzenie, na które ściągają rolnicy i mieszkańcy z całego regionu. W Gryfowie Śląskim swoją obecność już potwierdziło 480 gości. Jest gotowy harmonogram tegorocznej imprezy. Najpierw do kościoła na godzinę 12, do kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej, a potem barwny korowód przejdzie na ten nasz bulwar nad Kwisą. To dożynki, pierwsza część odbędzie się na Śląsku, a druga już na Łużycach, ponieważ przejdziemy przez Kwisę, oczywiście mostem, i Kwisa była tam dawną rzeką graniczą między Śląskiem i Łużycami, także będzie to na dwóch historycznych krainach. Do tego odbędą się występy zespołów folklorystycznych, tradycyjny konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, Misterium Chleba, a wszystko zakończy koncert zespołów Wędrowne Gitary i Max Dance. Na wczorajszej konferencji prasowej usłyszeliśmy, dlaczego organizatorem tegorocznych wojewódzkich dożynek został Gryfów Śląski. Chcemy, żeby te dożynki odbywały się w różnych regionach, w różnych rejonach województwa dolnośląskiego, a więc i na nizinach, i w górach. Tutaj mamy do czynienia z Pogórzem, gdzie różne warunki są. To wyróżnienie również powoduje to, że na dożynkach wojewódzkich jest reprezentacja rolników, ale nie tylko, z całego Dolnego Śląska. Wyróżnienie na pewno duże, nawet bym powiedział bardzo duże, ale jednocześnie i duża odpowiedzialność związana z przygotowaniem tegorocznych dożynek, bo to jest wysiłek kilkudziesięciu osób, które będą pracować na to, żeby to wszystko przeszło zgodnie z planem. Podczas dożynek będzie można spróbować także pyszności zza naszej zachodniej granicy. Będą to rdzenne produkty saksońskie, które będziemy tutaj Państwu przedstawiać. Es werden Wurst- und Fleischwaren sein. Kiełbaski, wędliny. Die mit speziellen sächsischen Soßen verfeinert werden. Które są dopieszczone lokalnymi sosami saksońskimi. In Verbindung mit unserem sächsischen Brot. Oczywiście też w połączeniu z naszym chlebem. Start dożynek wojewódzkich zaplanowany został na godzinę 12, a zakończenie o 22. Przynajmniej wedle wstępnych założeń organizatora.